Cześć, dzień dobry, witam serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj w końcu zmotywowałam się do tego, żeby posprzątać kuchnię. Nie wyjdę stąd, dopóki nie skończę. Planuję przejrzeć wszystkie szafki, wyrzucić to, co niepotrzebne, przeterminowane, czego nie używam i tak dalej. I również wszystko wysprzątać dokładnie, wymyć, odkurzyć. Zbierałam się już za to długo, już na koniec roku planowałam, że sobie zrobię porządki. Nie ma co dalej odkładać, muszę się wziąć do roboty. Mam nadzieję, że to też zmotywuje Was do tego, żeby przejrzeć sobie to, co macie w szafkach. Myślę, że zacznę sprzątanie od górnych szafek. Będziemy przeglądać każdą szafkę po kolei, ale zanim to zrobię, muszę jeszcze posprzątać te naczynia, które tutaj mam, które są nieumyte. Taki codzienny bałagan. Szybki rzut okiem na to, jak wygląda szafka przed sprzątaniem. Tutaj trzymam szklanki, kubki. Teraz to wszystko jest do mycia, więc przez to jest taka pustka. Miski z tyłu też tutaj mam szklanki, ale takie mniejsze. Talerze. No i w sumie to wszystko. Udało mi się znaleźć resztkę tego magnesu. Tylko teraz nie mam kropelki, żeby to przykleić. Półki miałam wyłożone takimi podkładami, one są chyba z Pepco i nawet nie spodziewałam się, że to będzie aż takie brudne. Wyciągnęłam wszystkie naczynia, naczyń nie mam zbyt dużo, ale lubię, gdy wszystko jest do pary, parzyście. I tutaj niestety będę musiała wyrzucić jeden z talerzy. Zobaczcie, wyrzucę jeden talerz z kompletu, bo tutaj się wyszczerbił. No i jest to wyszczerbienie takie ostre, więc ja z niego nie korzystam, bo boję się, że się skaleczę. Jedna z misek, to są miski z Pepco, też jest z takim wyszczerbieniem, ale na razie nie będę jej wyrzucać, bo czasami z niej korzystam, mam tych misek aż 4. Więc no czasami się przydaje, a szkoda mi jej wyrzucać, bo tak jak mówię, lubię, gdy jest cały komplet, ale tego będę musiała się już pozbyć. Patrzcie, ile tu się nagromadziło kurzu. Teraz jak stoję na drabinie, to stwierdzam, że ja tak naprawdę powinnam zacząć od sprzątania tutaj na górze. Zobaczcie, ile ja tutaj mam kurzu. O, to jest taki okropny, klejący się kurz, który na pewno będzie trudno schodził. Lekcja doniczek. Nawet tutaj mam kubek, który sobie odłożyłam. Mam drugi taki sam, ale z uchwytem i tutaj sobie odłożyłam ziemię. Myślałam, że będę korzystać z niego jako z doniczki, no ale jak widać nie korzystam i stoi to tutaj i się kurzy. Więc będę musiała to wszystko ściągnąć, przejrzeć i wyrzucić to, co niepotrzebne. Tutaj też mam niedziałający zegar, który się popsuł. Dobra, nie zapominajcie o kurze szafek. Spryskam ten brud najpierw cifem przeciwtłuszczowi i zostawię to na chwilę, żeby ten tłuszcz mógł się rozpuścić. I teraz wyszoruję wszystko gąbeczką z płynem do mycia naczyń. Thank you.
Jeżeli zastanawia Was, co to jest osłonka na rury, która jest zrobiona z blatu, który tutaj jest w kuchni. Tą osłonkę używali właściciele, ja z tego zrezygnowałam, ale szkoda mi było wyrzucać, więc położyłam to tak i mam wrażenie, że jak to stało tam w kącie, to zajmowało zbyt dużo miejsca i no taki brązowy blok bardzo rzucał się w oczy. No nie wiem, chyba to tam z powrotem postawię, bo nadal mi szkoda jest tego wyrzucić. Były dwa takie bloki, ja już jeden wyrzuciłam i w sumie nie wiem, czemu jest mi go szkoda. Ustawiłam ten klocek tutaj, gdzie stał oryginalnie, czyli zakrywa rury. Dajcie mi znać, czy lepiej jest z otwartymi rurami, czy z zakrytymi. Na razie to tak zostawię. Zobaczę, co wy o tym myślicie. Szafka numer 1 gotowa. Pierwsze koty za płoty. Teraz przechodzę do tych małych półeczek, które tutaj mam. Ostatnio włożyłam do nich pudełka z herbatą, bo nie miałam gdzie ich włożyć. Wcześniej stały tutaj tylko tak, takie trzy kwiatki z Ikei i chciałabym, żeby tak zostało, żeby to było puste. Może połączę sprzątanie tego wraz ze sprzątaniem tej szuflady. Tutaj mam wszystkie przyprawy i również herbaty. Herbaty trzymam również tutaj w pudełku, które jest na wierzchu. I tutaj mam wszystko podzielone kategoriami. Tutaj mam kolekcję jesiennych herbat. Ta jest moja ulubiona, śliwka i kardamon. Uwielbiam ją. Zostało mi w tym roku już tylko kilka opakowań. Tutaj mam jeszcze Irving, grzaniec herbaciany i jeszcze z Tekane jabłko i cynamon i też zwykłą herbatę Liptona. Jak widać, mam tutaj trochę miejsca, więc chcę dorzucić do pudełka herbatę, którą ostatnio kupiłam. To jest matcha, zielona herbata z limonką. Bardzo mi smakuje, o dziwo, ale tylko gdy dodam do niej trochę miodu. Tutaj mam rumiankową herbatę i jeszcze pokażę Wam tą moją ulubioną, malina z cytryną. Ja nie przepadam za malinowym smakiem, ale akurat ta herbata jest pyszna i mam jej nawet dwa opakowania. I mam jeszcze herbaciany ogród, czyli owoce leśne, prosto z lasu. Też jest bardzo dobra. Włożyłam tutaj te herbaty z Herbapolu. Powciskałam je tak, ja będę wiedziała, gdzie jest która. Tutaj mam malinę z cytryną, a od tej strony mam owocowy ogród. Powciskałam też wolne miejsca mniej więcej na herbatę Lipton, żeby była bardziej pod ręką. I teraz to będzie wyglądało tak. Z tej części tutaj korzystam najczęściej. Mam przyprawy i herbaty. Herbaty już tutaj wyciągnęłam na dół. I pokażę Wam moją kolekcję inki, bo chyba jeszcze Wam nie pokazywałam. Tutaj mam inkę korzenną i inkę czekolada z malinami. Bardzo dobra jest, zwłaszcza ta czekolada z malinami. Tutaj mam jeszcze kawę zbożową Anatol, też jest zimowa korzenna, ale ta z inki bardziej mi smakuje. Mam jeszcze tutaj taki czekoladowy napój. Ja myślałam, że to będzie cappuccino o smaku piernikowym, a to jest bardziej takie kakao. I mam tego nawet dwa opakowania. To sobie kupiłam w Dino taką kolekcję i przywiozłam tutaj do Krakowa. Mam jeszcze taką gorącą czekoladę, Deco Moreno. Ona jest pyszna do picia. Mam jeszcze melisę, morwę białą. Tą herbatę już Wam pokazywałam. No i zwykłego Liptona. No trochę tego mam, trochę mi się nazbierało i będzie to wyzwanie, żeby to z powrotem tutaj upchnąć. Efekt końcowy wygląda tak, zmieściło mi się tutaj wszystko oprócz kaw i czekolady, więc tak jak poprzednio, to będzie musiało gdzieś znaleźć swoje miejsce na zewnątrz. Szafka nad okapem wygląda okropnie. Zobaczcie na te zacieki tutaj.
na froncie. Tą szafkę przeznaczyłam sobie na szafkę do trzymania worków na śmieci, więc tak to się prezentuje. Tutaj też mam jakąś instrukcję obsługi chyba pralki albo lodówki. Ta szafka ma zepsuty zawias i od czasu do czasu spada mi tutaj na głowę. Zobaczcie, jak ten tłuszcz spływa po tyle szafki. O mój Boże, okropnie to wygląda. Tutaj mam taki miks, wszystko i nic. Nie wiem dokładnie, co tutaj jest, bo jest mi trudno dosięgnąć do tej szafki, więc trochę tak tutaj wrzucam rzeczy, których nie potrzebuję na co dzień. Okazało się, że miałam w tej szafce takie fajne pudełko i przesypię do niego te płatki owsiane, bo opakowanie od płatków owsianych trochę zafarbowało mi półkę, więc żeby tego uniknąć, myślę, że od teraz będę trzymała płatki owsiane tutaj. Mam tam jeszcze orzechy, dodatkowe opakowanie miętowej herbaty, chleb tostowy, pestki dyni, kawę. Ogromną kawę i w sumie nie wiem dlaczego, bo ja na co dzień nie piję kawy. Nie wiem, skąd ona się tu wzięła. I jeszcze kakao. I też dodatkowe opakowanie herbaty Lipton. Kiedyś w Lidlu była taka promocja, że dwa duże opakowania były za złotówkę, jeżeli wydało się tam ileś na zakupy, i ja wzięłam i teraz mam dodatkowe jedno ogromne opakowanie. Nie wiem, kiedy do niego dotrę. Czy herbata ma w ogóle jakąś datę ważności? O, tutaj jest data ważności 2025, więc mam nadzieję, że do tej daty uda mi się wypić tyle herbaty. Teraz przechodzę do szafki, w której trzymam ryż i makaron. Takie produkty sypkie. Myślę, że już tutaj z tym pójdzie mi szybko. Ciężko mi tutaj pokazywać, bo zepsute są podnośniki. Ta szafka opada. Tutaj też mam zepsute podnośniki, one w ogóle już nie trzymają. Więc zapisuję sobie na liście, żeby kupić nowe podnośniki. Tutaj na samej górze trzymam akcesoria do robota kuchennego, wyciskarkę do cytrusów, dodatkową miskę, tutaj mam ostrza do tarcia warzyw, opakowanie od sztućców i kubek, którego nie używam, bo on jest wyszczerbiony, więc on trafi do kosza. Także już wszystkie górne szafki posprzątane, teraz na szybko przemyję je tylko takim cifem antybakteryjnym. Tutaj w narożniku mam taką półkę, to jest półka zrobiona przez mojego tatę.
Aktualnie nie mam za bardzo na to pomysłu. Tutaj mam jakieś gumki, recepturki. Po prostu wszystko. Wszystko i nic. Komplet dzbanka z kubkiem służy mi tylko jako dekoracja, bo dla mnie ten dzbanek jest za mały na herbatę, więc ja z tego nie korzystam i się zastanawiam, czy to zostawić, czy wyrzucić. Myślę, że tą tacę wezmę sobie do salonu i tutaj na niej poukładam perfumy. Chociaż zastanawiam się, czy nie będzie za duża na perfumy. No zobaczę, na razie ją wyniosę z kuchni. Tutaj mam takie pudełka. One były kiedyś w jakimś gotowym makaronie i ja sobie je zostawiłam, bo mi tutaj tak fajnie pasują. I do nich wkładam takie przypadkowe rzeczy. Tutaj mam jakąś taśmę, chusteczki, słuchawki, gumki. To takie przyda się, z którymi nie ma co zrobić i nie chcę, żeby tak leżały luzem. Tu na dole trzymam herbatę i mam tutaj też kawę zbożową. Mam też herbatę z pąki sosny. Ona jest bardzo dobra na oddychanie. Jak czujecie jakieś duszności, dobrze jest się tego napić. Z tyłu miałam takie słoiki, dwie sztuki, i one w sumie do niczego mi nie służą. One się tylko stoją i kurzą. Zostawiłam, bo mi się podoba ich kształt, ale w sumie chyba je czas wyrzucić, bo stoją tutaj już bardzo długi czas. Miałam sobie zrobić chwilę przerwy po obiedzie, a skończyło się tak, że jest teraz 3 dni później. Wracam dzisiaj znów do sprzątania. I jako pierwszą będę atakować tą szafkę pod zlewem. To jest to, przez co odkładałam sprzątanie. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Jest mnóstwo reklamówek. Tutaj sobie zrobiłam taki magazyn reklamówek. Teraz wszędzie jest mnóstwo memów, że oznaką starości jest kolekcjonowanie reklamówek, że bawisz się beztrosko, a kolejnego dnia odkładasz reklamówki na później. I ja jestem tego klasycznym przypadkiem, bo nie mogę się zebrać w sobie, żeby te reklamówki wyrzucić. Jest ich tutaj bardzo dużo, różnego rodzaju reklamówki. Także teraz wszystko wyciągnę. Nie wiem, czy wyrzucę jakieś reklamówki, czy nie, ale postaram się to jakoś lepiej zorganizować. No i przynajmniej wymyć tą szafkę w środku. Zobaczcie, ile mam termicznych reklamówek. I to wszystko przez to, że zamawiałam kiedyś jedzenie z aplikacji i oni wszystko przywozili w takich termicznych reklamówkach, więc tyle mi się tego nagromadziło. Tutaj też trzymam środki czystości i też takie jakieś remontowe szczotki, które na pewno się przydadzą, jak będzie jeszcze jakiś remont. A ta ściana tutaj z tyłu to w ogóle okropnie wygląda. Coś mi musiało tutaj przeciekać i zobaczcie, jak zrobiło się nieładnie od wilgoci. Ta szafka tu już była wcześniej pęknięta, więc
O tym wiedziałam, ale nie spodziewałam się tego. Zobaczcie, tutaj nawet mi się takie dziury wyżarły. To chyba jakiś mocny środek, może jakiś wybielacz mi się tutaj rozlał. Nie wiem, ale chyba muszę zapakować te środki czystości w pudełko plastikowe, w jakiś pojemnik, żeby to już się nie powtórzyło i żeby nie pogorszyć tutaj tego stanu tej szafki. Udało mi się to jakoś sensownie poukładać. Tutaj mam wszystkie papierowe siatki, duże siatki, duże torby plastikowe, tam są foliówki. I tutaj mam wszystkie środki czystości i położyłam to na tych torbach termicznych. Na razie nie mam żadnego plastikowego pudełka. Szkoda, że nie zrobiłam tak od razu. Może to by ocaliło troszkę tą szafkę. No ale trudno, na razie tak musi być. Tutaj mam małe cargo. W tym cargo jest niewiele rzeczy. Trzymam tutaj olej, jakieś dodatkowe płyny do mycia naczyń. Tutaj mam siemię lniane, cukier, sól, kaszę mannę, więc to są takie drobne rzeczy, tego nie będę sprzątać. Piekarnika też nie będę myć, bo piekarnik się zepsuł i obecnie z niego nie korzystam, więc przechodzę teraz do tych szuflad. Tutaj mam sztućce, następnie garnki, a na samym dole taki miszmasz wszystkiego. Wyciągnęłam wszystko z szuflady na sztućce. Nawet nie wiedziałam, że tyle rzeczy mi się tutaj nagromadziło. I tutaj mam jeszcze pojemnik na sztućce. To jest pojemnik z Ikei, który musiałam przyciąć, bo był trochę za długi. Ale to nie przeszkadza i tak w funkcjonalności tego pojemnika. Więc teraz wymyję dokładnie tą szufladę. I muszę tutaj zrobić czystki i wyrzucić to, co niepotrzebne. Z tyłu tej szuflady znalazłam to i nawet zapomniałam, że mam zaparzacz do herbaty. Więc on na pewno się przyda. Tutaj, gdy się przeprowadzałam, kupiłam sobie łyżeczki i widelczyki do deserów. Jak widać, ich nawet nie odpakowałam, nigdy się nie przydały. Ale i tak mimo wszystko sobie je zostawiam. Tutaj mam metalowe słomki i czyścik do nich. Takie różne gadżety. I nie wiem, co zrobić z tą sekcją. Jak widać, lubię gromadzić plastikowe widelce i pałeczki. Zawsze to jest dołączane i nigdy nie wiem, co z tym robić. To jest taka silikonowa nakładka, na przykład na słoik. I to też jest z Ikei. Więc muszę zredukować ilość tego. Myślę, że te wszystkie otwarte widelce powyrzucam. Zostawię tylko te zamknięte zestawy. Tutaj są też słomki. Tu mam noże, tutaj jest taka pochylka, łyżka i ją wyrzucę. Tego już się nie da domyć, nie używałam jej już bardzo, bardzo długo, więc to idzie na pewno do wyrzucenia. Teraz szuflada, w której zrobił mi się straszny miszmasz od czasu, kiedy kupiłam sobie robota kuchennego. I
razem z tym robotem w zestawie są takie duże akcesoria i ja tego nie mam za bardzo gdzie położyć, a czasami z tego korzystam. Przez to to wygląda tak, od czasu kiedy mam robota straciłam jakikolwiek system organizacyjny, który tutaj miałam wcześniej. Wyciągnęłam wszystko i tutaj mam dużo takich akcesoriów, przypraw do chińskich potraw. O, zobaczcie, sriracha, czajgonek, papier ryżowy, listki nori, więc dużo takich azjatyckich przypraw. I wszystkie akcesoria do robota kuchennego. Dużo tego jest. Znalazłam też taką część, nie mam pojęcia od czego to jest i do czego to służy. Wygląda na jakąś starą część, ale boję się tego wyrzucić, bo na pewno gdy wyrzucę, to przyda się do czegoś. Tak to wygląda teraz, gdy już ułożyłam wszystko. I teraz mogę przejść do szafki narożnikowej. Tak wygląda moja spiżarnia. Tutaj trzymam jakieś dodatkowe słoiki, puszki i tak dalej. Plastikowe pudełka, już je przejrzałam. Wyrzuciłam jedno, bo było pęknięte. Tutaj mam dwa sosy, bo planowałam je jeść z sałatkami. Zobaczyłam je kiedyś w Biedronce i tak mnie skusiły, że one będą takie dobre. Ale zobaczcie, data ważności kwiecień 2023, a ja ich nawet nie otworzyłam. Więc te dwa sosy idą do kosza. Znalazłam też dwie takie butelki, opakowania na wodę. Nie wiem, ja z tego na co dzień nie korzystam, ale zostawię. Może się to kiedyś jeszcze przyda. Tak zwane przyda się. Mam też kilka słoików. Mam takie malutkie słoiczki i te malutkie słoiczki są bardzo fajne. Na przykład, gdy robię sobie sałatkę do biura, to tutaj sobie daję sos, więc one na pewno zostają, bo mi się przydają. Tutaj mam jakieś zapasowe mydło. Tu też mam zapasowy żel pod prysznic. Jak się ma małe mieszkanie, to się wszystko magazynuje tam, gdzie jest miejsce. I też znalazłam dodatkowe mydło. Nie jest tak źle, myślałam, że będzie gorzej, że będę miała tam więcej rzeczy, ale myślę, że jest ok. Zastanawiam się nad tym, czy zostawić ten stojak do papieru, bo zobaczcie, on tutaj zaczął rdzewieć. Był schowany. Nie korzystam z niego za bardzo. Teraz ta szafka wygląda tak, jest na pewno dużo bardziej przejrzyście i wiem, co tutaj mam. Dolna część wygląda tak. Nawet mam dużo miejsca jeszcze do zagospodarowania. Kolejna szafka, w której jest miszmasz, wszystko i nic. Tutaj mam bardziej takie akcesoria do pieczenia, jakieś folie spożywcze, worki. Także teraz szybki rzut oka przed. I teraz tak to wygląda po. Tutaj nie bardzo mi się mieści ten wałek i papier do pieczenia, więc to musi na razie tak zostać. I teraz jesteśmy już na ostatniej prostej. Została nam ta kolumna z szufladami. W pierwszej szufladzie, wiadomo, taki miszmasz różnych rzeczy. W drugiej mam lekarstwa. I tutaj kolejne dwie. To również jest miszmasz i tutaj mam nawet urwaną klamkę. Ja w ogóle bardzo nie lubię tych uchwytów, bo one mają te ostre krawędzie i często się o nie uderzam i robią mi śniaki, więc rozważam to, żeby kupić nowe. W pierwszych dwóch szufladach niewiele się zmieniło, mam tutaj taki względny porządek. Tutaj tą szufladę przeznaczyłam na żarówki, baterie, takie domowe akcesoria. I ostatnia szuflada to są myjki, chusteczki i tutaj filtry do wody.
Nie spodziewałam się, że mam tyle zapasu chusteczek higienicznych i myjek. A to wszystko przez to, że ta szuflada jest tutaj w kącie, jest ciężko dostępna, bo czasami jest zastawiona i nie zaglądam do niej zbyt często. Przegląd szafek już zrobiony, skończony, ulga, że to już jest za mną. Ale to jeszcze nie koniec porządków, bo czeka mnie jeszcze mycie frontów, dokładne umycie podłogi. Słońce już zachodzi, a ja dopiero skończyłam sprzątać. Sprzątałam całe popołudnie. Jestem zadowolona z tego, co udało mi się zrobić. Posprzątaną mam całą zawartość górnych szafek, dolnych szafek. Wszystko przejrzałam. Wyczyściłam też podłogę, kosz na śmieci. Wyrzuciłam jeden duży worek śmieci i jedną dużą reklamówkę niepotrzebnych rzeczy i od razu czuję, że w tej kuchni zmieniła się atmosfera, jest tak lżej, bardziej zachęca do tego, żeby tutaj przebywać. Zostało mi jeszcze umycie okna i umycie lodówki, ale nie wiem, czy jeszcze dzisiaj mam na to siłę. Może wieczorem jeszcze przed snem dostanę powera. To na pewno nie była najbardziej estetyczna przemiana kuchni. Nie wszystko jest tutaj idealne, ta kuchnia już ma swoje lata. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że to da Wam motywację do sprzątania, do tego, żeby ogarnąć u siebie. Jest już wieczór przed 21 i zmobilizowałam się, żeby wziąć się za mycie lodówki. Obecnie wnętrze wygląda tak. Nie mam tutaj za dużo jedzenia, ale oppółki zdecydowanie potrzebują sprzątania.
Sprzątanie kuchni oficjalnie zakończone. Bardzo się cieszę, że zrobiłam takie dokładne, wiosenne porządki. Wymyłam wszystko od góry do dołu, przejrzałam wszystkie szuflady, wszystkie zakątki, wyrzuciłam to, co niepotrzebne. Człowiek od razu czuje się taki trochę lżejszy, aż dostałam rumieńców z tego wszystkiego. Jestem cała rozczochrana, wymęczona, ale szczęśliwa. Idę sobie wziąć prysznic i będę szła zaraz spać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Dajcie mi znać, czy robicie też u siebie wiosenne porządki i jak Wam idzie. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa.